Między innymi dlatego, że mu pomagasz, to on dalej pije. Czyli tak naprawdę przeszkadzasz mu w wyjściu z uzależnienia. Te wszystkie branie go na nocowanie i tak dalej, to w ten sposób przedłużasz jego chorobę. Jeżeli chcesz mu pomóc naprawdę, to naprawdę go zostaw. Nie bierz go na nocki, nie odbieraj telefonów, nie odpisuj na SMS-y, urwij kontakt całkowicie. W tym przypadku, o którym opowiadasz, bo wiadomo, że jeśli problem jest zauważony gdzieś tam w tych etapach początkowych, no to należy podać rękę raz, drugi raz, zaproponować pomoc, porozmawiać, zapytać się, może byś poszedł na terapię, może do psychologa, może na meeting, może byś porozmawiał z przyjacielem, może z kimś innym, może to, może tamto, może do terapeuty, najlepiej na terapię oczywiście. To jest na początku. Ale w tym przypadku, jeśli trwa to już tyle czasu i były terapie i tak dalej, to w tym przypadku jedyne co możesz zrobić, to tak odejść w 100% i zająć się sobą, bo już jesteś osobą współuzależnioną. W tym momencie żyjesz życiem jego, a nie swoim. I on teraz nie dość, że marnuje swoje życie, to jeszcze marnuje twoje życie. I ty przez takie w cudzysłowie pomaganie marnujesz przede wszystkim swoje życie, ale i nie pomagasz dla niego, żeby pomóc dla osoby uzależnionej na tym etapie, na którym ty jesteś, kiedy to już trwa długo i były rozmowy, i były terapie, i było wszystko, no to na tym etapie musisz go zostawić, przestać się wypytywać, co u niego, nie dzwonić, nie odbierać, nie pisać, nie odpisywać, zostawić całkowicie. Tak się pomaga w takiej chorobie. To jest trudna, twarda pomoc, ale no, alkoholizm, czy narkomania, czy inne uzależnienie, to nie jest spacerek po parku, to nie jest rozwiązywanie krzyżówki, popijanie kawki, tylko to jest kawał ciężkiej, morderczej pracy, którą trzeba wykonać. Więc tego typu działania, o których mówię, są bolesne, ale nie ma innej drogi. Im szybciej to zrozumiesz, tym szybciej przestaniesz cierpieć. Proponuję ci iść na terapię dla współuzależnionych, żebyś tam zaczęła swoje leczenie, bo ty też już jesteś osobą chorą, ty potrzebujesz pomocy. Ty jesteś trzeźwa, więc masz wpływ na swoje życie. On pije, więc ty nie masz wpływu już na jego życie w tym momencie. Nie pomożesz mu w ten sposób, że go przenocujesz, dasz mu jeść, czy co tam, bo ci się go szkoda zrobi, nie? Bo ty tak mu pomagasz, bo ciebie boli, jak na to patrzysz, no nie? A jak chcesz pomóc osobie uzależnionej, to musisz zapomnieć o tym swoim bólu, że dobra, boli mnie, bo ja widzę, jak on cierpi i mnie to boli, ale wiem, co jest ważne. Ważniejsze. Jest coś ważniejszego od twojego bólu. Zdrowie i życie na przykład jest ważniejsze, nie? Więc zaciskamy zęby, zostawiamy i zajmujemy się sobą. Innej rady nie dostaniesz. Nigdy i nigdzie w tym przypadku. Jeśli chodzi o zachowanie typu dzwonienie, pomóż mi, ja się zabiję, ja się powieszę, coś tam, nie? To prawie w 100% prawie zawsze są to zagrania na litość, żeby ktoś tam się litował, żeby przyszedł, powiedział: o Jezu, jaki ty biedny jesteś, jak mi ciebie szkoda, chodź, ja ci dam obiad, ja cię przenocuję, może jeszcze na piwo ci dam i tak dalej, jaki ty biedny rzeczywiście, cały świat jest zły, a ty taki dobry, po prostu ci się noga omknęła i tak dalej, to są typowe zagrania na litość. Alkoholik w pewnym momencie potrzebuje, czy narkoman, osoba uzależniona ogólnie, potrzebuje takiej litości, żeby ktoś przyklepał i zaakceptował to, że on jest nieszczęśliwy i on pije dlatego, bo on sobie nie radzi i tak dalej. Ja mówię o większości przypadków. Prawie zawsze tak jest, no nie? W większym bądź w mniejszym stopniu. I te zagrania na litość są bardzo, bardzo nie fair z jego strony, bardzo egoistyczne, bo on nie widzi w tym momencie, jak krzywdzi rodzinę, tylko patrzy na siebie. Nie można się litować nad alkoholikiem. Jeśli już cię bił, no to też będzie bił twoją córkę. Może kochasz cień człowieka z przeszłości, to trzeba się skupić na teraźniejszości. Teraz twój mąż pije, ćpa, nie ogarnia się, bił cię i tak dalej. Jest ogromne ryzyko, że będzie bił najmłodszą córkę i jest ogromne ryzyko już w tym momencie, że też może zacząć ćpać i chlać i już będzie szukała chłopaka, takiego jak jej ojciec.
pijaka i narkomana. Te wzorce są powielane. To się prawie zawsze zdarza, nie? Jest ogromne ryzyko. I teraz się zastanów, czy chcesz jeszcze najmłodszą córkę w to wciągać, chociaż już ma przesrane. Najmłodsza córka już w tym wieku. Już w tym wieku będzie miała trudniej od innych dzieci. Więc czas najwyższy zacisnąć zęby i jak kochasz córkę, to zostaw męża. Jak kochasz męża, to zostaw męża, bo jak się kocha osobę uzależnioną, to chce się jej pomóc. Żeby pomóc osobie uzależnionej, w tym przypadku trzeba ją zostawić. Jeśli to jest prawdziwa miłość, to go zostawisz, bo prawdziwa miłość nie patrzy na swój ból, tylko patrzy na to, żeby kochane osoby miały dobrze. Więc jeśli ja kogoś kocham, to ja chcę dobrze dla danej osoby. Jak kocham córkę, to chcę dobrze dla córki. Jak kocham męża, to chcę dobrze dla męża. Żeby dobrze zrobić dla męża i dobrze zrobić dla córki, trzeba zostawić męża. Przede wszystkim, jeśli kochasz siebie, jeśli chcesz jeszcze jakoś fajnie pożyć sobie, no to też zostaw męża. I teraz jest pytanie, czy ty to zrobisz, nie? Bo jak tego nie zrobisz, to znaczy, że ta miłość może nie jest do końca prawdziwa, nie? Bo prawdziwa miłość się nie bawi. Zostawiamy i koniec. No bo nic dobrego cię nie czeka. Już musisz zająć się sobą. Koniec, kropka, już. Tu nie ma żadnego zmiłuj się w tym przypadku. On wróci, dalej będzie bił. Dalej będzie pił, dalej będzie bił. Musisz odejść od niego, musisz uciąć całkowicie konta i już nie odbierać telefonów. Już nie mówić, że ja ci nie pomogę. Odciąć kompletnie, odciąć. W ten sposób dasz mu jakąś szansę na zmianę. To, że ty się od niego odizolujesz, tak w 100%, nie ma, że trochę, 100% i koniec. Żadnego telefonu nie odbieramy, na żaden SMS nie odpisujemy. Jak będzie trzeba, to trzeba zablokować numer i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Osoba uzależniona rozumie to w ten sposób, że on ma prawo do picia, że to, że on pije, to nie jest nic złego, bo nie ma konsekwencji mocnych za swoje picie, bo on wie, że jak się napije, to wie, że ty mu podasz rękę, że go przygarniesz, że go nakarmisz, że go przenocujesz, nie wiem, może jeszcze nie daj Boże, że pieniądze mu dasz, czy kupisz, czy cokolwiek, którąś z tych rzeczy, to on zawsze ma takie coś, że to co z tego, że się napije i tak mi pomoże. Tak myśli osoba uzależniona, chociaż może ci powiedzieć coś innego, ale tak myśli, właśnie dokładnie tak myśli. I w ten sposób go krzywdzisz. Ty myślisz, że mu pomagasz, ale tak naprawdę go krzywdzisz. Dopóki całkowicie się nie odetniesz, to będziesz cierpiała i twoja córka będzie cierpiała. Nie masz innego wyjścia. Zaakceptuj to i zrób to. Zapisz się na leczenie i wtedy pomalutku, krok po kroku, rok po roku, tak, to trwa. Leczenie trwa lata, może nawet trwać lata. Wyjdziesz z mroku i tego ci życzę. Wiem, że to jest brutalne, ciężkie, smutne, złe, okropne i w ogóle jak on może tak mówić i tak dalej. No ja wiem, co ja mówię, bo ja to przeżyłem, przeżywam, przechodzę, widzę to u setek ludzi, także tutaj jest dokładnie, to jest klasyczna sytuacja. Tu nie będzie cudów. On nagle nie przestanie pić, nie zacznie cię na rękach nosić. Nie, nie. Ty musisz to zostawić. Więc życzę ci siły i wytrwałości. I obserwuj dalej mój kanał, bo dostaję masę takich wiadomości, uwierz mi, i będę robił o tym jeszcze więcej filmów i jeszcze bardziej takich mocnych filmów. Więc już wiesz, co masz robić.